Mówi się, że aby dobrać sobie dietę idealną, potrzebujemy obliczyć tylko takie czynniki jak zapotrzebowanie kaloryczne czy rozkład makroskładników. I pewnie jeśli chodzi o kwestie redukcji masy ciała, to są to faktycznie podstawowe parametry. Ważne jest jednak to, że w kompozycji diety powinno chodzić o znacznie więcej, o jej wpływ na zdrowie i tak zwaną długowieczność. Nie ma co się oszukiwać. Pomimo tego, że średnia długość życia znacznie wzrosła, to nie przekłada się to na zdrowe starzenie się. Coraz rzadziej słyszy się, że ktoś po prostu umarł ze starości. A o to powinno właśnie nam chodzić. O wydłużanie długości życia, ale bez straty dla jego jakości. A większość mocno rozwiniętych krajów niestety boryka się z problemem licznych chorób przewlekłych, no i starzeniem się w chorobie z pogorszoną, solidnie pogorszoną jakością życia. Szybkie tempo życia, nadmiar pracy, mała ilość ruchu w ciągu dnia, brak ekspozycji na światło słoneczne i nadmiar stresu nie poprawiają sytuacji. Na nasze zdrowie wpływ ma oczywiście genetyka, ale to czynniki epigenetyczne są w zasadzie najważniejszymi graczami w tym kontekście. Po pierwsze czynniki środowiskowe, a po drugie dieta, czyli to, co na co dzień jemy. Zarówno niedożywienie, jak i nadmiar kiepskiej jakości produktów w diecie, czy generalnie nadmiar kalorii ogółem, zwiększa ryzyko rozwoju chorób przewlekłych oraz ryzyko przedwczesnej śmierci. Liczne badania wskazują na to, że delikatna restrykcja kalorii na co dzień pozytywnie wpływa na nasz organizm, poprawia parametry zdrowotne oraz wpływa na tzw. geny długowieczności, czyli wydłuża szanse na przeżycie w zdrowiu do późnej starości. Niestety, przewlekły deficyt kaloryczny może negatywnie wpływać zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne, zwłaszcza gdy dieta jednocześnie nie jest gęsta odżywczo. Czyli kiedy nie niesie ze sobą odpowiedniej ilości witamin i innych składników mineralnych niezbędnych dla danej osoby. Z tego powodu coraz więcej badań skupia się na częstotliwości spożywanych posiłków i na długości przerw między innymi, czyli pod lupę bierzemy tak zwane okresowe posty. Prowadzone są badania w kontekście wpływu postu przerywanego na liczne choroby związane ze starzeniem się organizmu, takie jak choroby krążenia, nowotwory, cukrzyca czy demencja. Dzięki tym badaniom dowiadujemy się, że poprawa zdrowia oraz długowieczność może być regulowana innymi czynnikami niż restrykcje kaloryczne. Odpowiednio zbilansowana, wysoko odżywcza dieta, przyplatana okresowymi postami, ale takimi oczywiście dopasowanymi do stylu życia danej osoby, mogą okazać się fantastycznym narzędziem, zwłaszcza w czasach, gdy coraz więcej osób cierpi na otyłość, zaburzenia metaboliczne, choroby układu sercowo-naczyniowego, czy liczne choroby autoimmunologiczne. Poprzez okresowe posty mamy wpływ na liczne reakcje zachodzące wewnątrz organizmu, z których część już udało się wyjaśnić naukowo. Od zmian szlaków metabolicznych po autofagię, kataboliczny proces, tak zwane samozjadanie się komórek, czyli degradacja uszkodzonych czy niepotrzebnych komórek, o czym mówiłam w tym filmie. W tym odcinku omówimy sobie cztery potencjalne strategie, które mogą przysłużyć się zdrowiu oraz długowieczności. Po pierwsze, właśnie te restrykcje kaloryczne. Pozytywny wpływ restrykcji kalorycznych został zaobserwowany na wielu organizmach. Od jednokomórkowych drożdży, przez nicienie, muszki owocówki, myszy, aż po naczelne. Obserwacje dotyczące restrykcji kalorycznych i ich pozytywnego wpływu na zdrowie mają teraz już ponad 100 lat. Jeden z naukowców odkrył, że jedzenie mniejszej ilości pożywienia zatrzymuje rozwój nowotworów, a inny mówił o przedłużeniu życia poprzez redukcję przyjmowanego pokarmu. W przypadku ludzi krótkoterminowe badania wzięły pod uwagę 100-latków mieszkających na Okinawie, którzy stosują restrykcje kaloryczne przez większość swojego życia. Badania te potwierdzają, że długotrwale stosowana restrykcja kaloryczna poprawia liczne markery zdrowotne, takie jak mniejsza masa ciała czy niższy poziom stresu oksydacyjnego, no i jest tożsama z niższą zapadalnością na choroby układu sercowo-naczyniowego czy nowotwory. Liczne badania wykazują, że restrykcja kalorii wpływa na takie parametry metaboliczne jak chociażby hormon wzrostu, insulina, AMPK, sirtuiny czy mTOR, zapobiegając jednocześnie zaburzeniom metabolicznym, takim jak insulinooporność, cukrzyca, otyłość, nadciśnienie czy dyslipidemia. Pomimo tego, że ograniczenie spożywanych kalorii może być skuteczną interwencją w celu poprawy zdrowia i zapobiegania chorobom u starszych osób, jest kilka przeszkód, które uniemożliwiają przejście z etapu eksperymentu na standardową praktykę medyczną. Jedną z nich jest obawa przed osłabieniem organizmu u osób w podeszłym wieku, których często dotyczy niedożywienie, co byłoby zwłaszcza niebezpieczne w obliczu chociażby infekcji czy operacji. Dodatkowym niebezpieczeństwem w tym kontekście może być zmniejszona gęstość kości, problem z utrzymaniem
masy mięśniowej, czy też problem ze wstrzymaniem się mocnych ograniczeń ze względów psychologicznych. Nie można też zapominać, że wraz z niższą kalorycznością diety należy zwrócić szczególną uwagę na jej zbilansowanie. Często może okazać się niezbędną suplementacja oraz konsultacja oczywiście z doświadczonym dietetykiem, który ułoży taką dietę bogatą w niezbędne witaminy i składniki mineralne. Ponieważ w dzisiejszym świecie wielu osobom trudno jest przestrzegać rygorystycznych protokołów żywieniowych, poszukuje się alternatywnych rozwiązań dla restrykcji kalorycznych, które mogłyby imitować chociaż część korzyści płynących z restrykcji kalorycznej. Druga strategia: Early Time Restricted Feeding, czyli ETRF. Nowe badania wskazują na to, że w kontekście poprawy parametrów metabolicznych nie chodzi tylko o kalorie. Ograniczenie okna żywieniowego, podczas którego spożywa się posiłki, może mieć daleko idące korzyści i pozytywnie wpływać na zdrowie metaboliczne. Oknem żywieniowym nazywamy zakres godzin w ciągu dnia, w czasie których spożywamy zazwyczaj kilka posiłków, w różnych oczywiście odstępach czasowych. ETRF odnosi się do dziennego czasowego ograniczenia spożywania posiłków bez jednoczesnego zmniejszania kaloryczności diety. Wiele badań pokazuje, że jedzenie w taki sposób wiąże się z lepszą kontrolą glikemii, niższą masą ciała, niższym poziomem insuliny oraz zmniejszonym poziomem stanu zapalnego w organizmie. Prawdopodobnie pozytywny wpływ ETRF na organizm wynika z synchronizacji naszego wewnętrznego zegara biologicznego z zegarem dobowym. ETRF zakłada jedzenie w pierwszej części dnia, a po południu spożywania jedynie wody i płynów bezkalorycznych. Dzięki temu organizm może reagować na zmiany środowiskowe, takie jak długość dnia i nocy i ekspozycja na światło. To z kolei prowadzi do odpowiedzi hormonalnej i metabolicznej. Jedzenie zgodne z rytmem dobowym w zgodzie z modelem ETRF wpływa na koordynację genów zegarowych, takich jak CLOCK, SIRT1, BMAL1 czy PER1 i 2, oraz na odpowiedź hormonalną insuliny, glukozy czy hormonu wzrostu, tym samym będąc fantastyczną strategią na polepszenie zdrowia. Chronobiologia generalnie jest bardzo ciekawą dziedziną i uważam, że jeszcze bardzo dużo wniesie również właśnie w branżę medyczną i dietetyczną. Zatrzymajmy się jednak na chwilę, żeby pokrótce omówić kilka genów, o których wspomniałam. Gen SIRT1 dotyczy mojego ulubionego tematu sirtuin, do czego jeszcze nieraz wrócimy. Gen ten jest odpowiedzialny za wyciszenie transkrypcji niektórych genów i uruchamianie mechanizmów naprawczych, czy też regulacje procesów metabolicznych, takich jak apoptoza. Jeśli nie kojarzysz tego terminu, to apoptoza to proces programowanej śmierci komórki, który jest całkowicie naturalnym zjawiskiem, pozwalającym na usunięcie takich nieprawidłowych, uszkodzonych i zużytych komórek z organizmu. Kolejny gen, BMAL1, jest genem zegarowym, bez którego zegar okołodobowy nie działa. Jego deregulacja może przyczyniać się do zwiększonego prawdopodobieństwa zachorowań na nadciśnienie, otyłość czy cukrzycę. Natomiast jego mutacje powiązane są z niepłodnością, problemami z glukoneogenezą czy lipogenezą. Natomiast gen CLOCK jest genem, który wpływa zarówno na jakość, jak i na okres rytmów okołodobowych. Odgrywa kluczową rolę jako aktywator elementów szlaków kluczowych też dla generowania rytmów okołodobowych. Zarówno restrykcje kaloryczne, jak i stan postu mają wspólne reakcje biologiczne związane ze szlakami długowieczności. Oba wyzwalają adaptacje metaboliczne, charakteryzujące się chociażby zwiększoną ilością ciał ketonowych krążących we krwi, podczas gdy krążące aminokwasy, glukoza czy insulina są utrzymywane na niskim poziomie. Produkcja ciał ketonowych, takich jak beta-hydroksymaślan, sprzyja między innymi plastyczności synaps i neurogenezie, zwiększając ekspresję BDNF, czyli neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego, który również warto znać. Okresy postu mogą mieć działanie przeciwzapalne i zwiększać ilość komórek macierzystych. Możliwe więc, że samo wplatanie elementów postu jest wystarczające, aby zobaczyć pozytywny wpływ na zdrowie i długowieczność. Trzecia strategia, która jest warta uwagi, albo żeby chociaż o niej wiedzieć, to innego rodzaju posty, takie bardziej restrykcyjne. Coraz popularniejszy staje się wzorzec żywieniowy, w którym dzień postu zostaje przerywany dniem jedzenia ad libitum. Co to znaczy ad libitum? To znaczy tyle, ile
jesteśmy w stanie zjeść. W tym przypadku osoba przez 24 godziny pije tylko wodę, a następnego dnia wraca do standardowej diety. Taki model promowali w swoich książkach m.in. dr Chris Tavaradi czy dr Mosley. Kilka badań wskazuje na to, że poszczenie co drugi dzień może przynieść podobne korzyści do restrykcji kalorycznych, jeżeli chodzi o zdrowie kardiometaboliczne, obniżenie masy ciała, niższe ciśnienie krwi, lepszy panel lipidowy czy zwiększoną wrażliwość na insulinę. Co ciekawe, u pacjentów nowotworowych wprowadzenie schematu poszczenia według niektórych badań chroni zdrowe komórki, ale nie komórki nowotworowe, przed toksycznym działaniem chemioterapii. Czyli jakby mamy do czynienia z takim celowanym bardziej działaniem chemioterapii. Jest to oczywiście wciąż kwestia wymagająca większej ilości badań, ale no przyznam szczerze, że badania są coraz bardziej obiecujące. Całkiem niedawno ukazało się badanie w kontekście Fasting Mimicking Diet, o której za chwilę, i właśnie o powiązaniu Fasting Mimicking Diet z chemioterapią. Wiele mówi się o tym, że post jest naturalnym zjawiskiem, do którego jesteśmy przystosowani na drodze ewolucji. Temat postu jest tematem niezwykle kontrowersyjnym i należy do niego podchodzić z dużą ostrożnością. Jednak całkowite skreślanie tego tematu świadczy o dużej ignorancji naukowej. A no, robi tak niestety duża część specjalistów, zarówno reprezentujących świat medycyny, jak i dietetyki. Nie można zapominać o jednym. W kontekście nauki bardzo ważna jest pokora i otwartość, oczywiście z dużą dawką sceptyzmu. Wracając, niestety wszechobecna dostępność jedzenia oraz konsumpcjonizmu sprawiają, że wdrożenie długoterminowej restrykcji kalorycznej lub postu co drugi dzień może być ciężkie do wykonania u wielu ludzi. Oczywiście też nie każdy styl życia umożliwia wprowadzenie tego typu strategii. Z tego powodu profesor Walter Longo wraz ze swoim zespołem opracował dietę imitującą post, którą nazwali Fasting Mimicking Diet. Fasting Mimicking Diet jest krótkookresową dietą niskowęglowodanową, a przede wszystkim niskokaloryczną, bardzo niskokaloryczną. Opiera się ona na konkretnych produktach, takich jak głównie warzywa i trochę tłuszczów. W tym warzywa z małą ilością skrobi, grzyby, orzechy, awokado czy oliwki. Umożliwia ona uruchomienie przemian biochemicznych w organizmie, tak jak w przypadku pełnego postu. Realizowana jest w 5-dniowym cyklu w okresie co 1, 2 czy 3 miesiące, w zależności od stanu naszego zdrowia, no oraz w celu, dla którego tę dietę stosujemy. Więcej na temat Fasting Mimicking Diet mówiłam w tym filmie. Przypomnę tylko, że to jest dieta, która na te 5 dni, w pierwszego dnia jemy około 1000 kilokalorii, przez kolejne 4 około 700. Natomiast no, to nie jest dieta odchudzająca, błagam, pamiętajcie o tym, to nie jest dieta odchudzająca, tylko to jest strategia taka, która ma poprawić pewne parametry w naszym zdrowiu. No właśnie. Głównym celem Fasting Mimicking Diet jest utrzymywanie niskiego stężenia krążącej insuliny, glukozy oraz czynnika wzrostu, czyli IGF-1, przy jednoczesnym zwiększaniu plazmatycznego stężenia białka wiążącego IGF-1 oraz ciał ketonowych. I w tym momencie warto podkreślić, że Walter Longo zajmuje się właśnie długowiecznością. Przede wszystkim to jest głównym przedmiotem jego badań, a jak to on sam określa, młodologią bardziej niż długowiecznością, czyli tym, jak długo pozostać no, w dobrej formie. Dlatego odmładzające działanie Fasting Mimicking Diet początkowo związane było ze zwiększoną liczbą komórek macierzystych. Okazuje się jednak, że reżim ten prowadzi również do zmniejszania markerów chorób metabolicznych oraz obniża prawdopodobieństwo zachorowania na nowotwory. Niedawno Fasting Mimicking Diet zostało zaproponowane jako jeden z protokołów działających przeciwcukrzycowo, znaczy sprzyjając regeneracji komórek beta-trzustki i przywracając produkowanie insuliny i glukozy poprzez regulację kilku szlaków metabolicznych. Co więcej, protokół ten poprawia liczne markery zdrowotne u osób cierpiących na choroby autoimmunologiczne, jak na przykład na stwardnienie rozsiane poprzez regulację układu odpornościowego. Tak przynajmniej według badań może się zdarzyć. Grafika, którą właśnie widzicie, w świetny sposób podsumowuje i pokazuje, w jaki sposób przeze mnie dzisiaj wspomniane strategie zmniejszania ilości kilokalorii czy ograniczania okna żywieniowego wpływają na funkcjonowanie całego naszego organizmu. W przypadku mózgu post wpływa pozytywnie na funkcje kognitywne, odporność na stres, jednocześnie powodując spadek poziomu stanu zapalnego oraz stresu oksydacyjnego. Natomiast wyższa wrażliwość insulinowa oraz podwyższona lipoliza przy mniejszej produkcji leptyny i niższym stanie zapalnym mogą pomagać zmniejszać ilość tkanki tłuszczowej. Interwencje farmakologiczne w przypadku chorób przewlekłych no to często jednak działanie głównie objawowe, wyciszanie objawów bez uderzania w przyczynę problemu.
Ponadto takim działaniom często towarzyszy szereg niepożądanych skutków ubocznych. Interwencje dietetyczne, którym towarzyszą natomiast okresy świadomego postu, mogą okazać się obiecującymi strategiami, które mogą wspierać leczenie licznych chorób przewlekłych czy metabolicznych, m.in. chorób układu krążenia, neurodegeneracyjnych, czy nawet jest pewien potencjał w chorobach nowotworowych. Te interwencje dietetyczne połączone wraz z farmakologią oczywiście mogą zapobiegać lub leczyć liczne choroby związane ze starzeniem się organizmu, poprawiając jakość życia pacjentów. Oczywiście w kontekście postów również należy być trochę jednak sceptycznym, przede wszystkim, żeby nie rzucać się w te posty, przeplatając je niezdrową, beznadziejną dietą, bo niestety to jest często ryzyko, że jeżeli zaczynamy stosować różnego rodzaju strategie postów, to jest to dla nas często takie lekarstwo na to, że przed chwilą przez kilka dni się objadaliśmy. Co oczywiście świadczy tylko o jednym i co bardzo ważne, to to, że jeżeli masz zaburzenia odżywiania, masz nieprawidłową relację z jedzeniem, bo to, że przez kilka dni pod rząd jesz niezdrowo, potem się rzucasz na dietę, potem znowu niezdrową, to świadczy o tym, że niestety masz niezdrową relację z jedzeniem i wtedy zanim sięgniesz po różnego rodzaju strategie dotyczące postów, warto jednak rozprawić się tutaj ze swoją dietą. Na dziś to już tyle. Daj znać w komentarzu, jakie Ty masz doświadczenie z postami, z intermittent fasting, bądź może z innego rodzaju poszczeniem. Jeżeli jesteś dalej głodny wiedzy, zapraszam do innych moich odcinków serii Wiedza na życie. Do usłyszenia.